Widzu, szybka jedna prośba, zostaw łapkę i komentarz, żeby algorytm nakarmić, żeby filmy szły do nowych osób. Dzięki bardzo i oglądajcie. Nimi. Prosto z górki, bo chyba lepiej być bezpośrednim niż na oko, nie? No wiadomo. Potrzebujesz jakiejś romantycznej atmosfery, czy dupcemy się na stole, w kuchni? Siemaneczko, kupę lat, ziomeczku, nie? Zacznijmy rozmowę od tego. Bez kim rozmawiasz, nie wiesz? No, gangsterem wczorajszego molo, który przylądował śmigłowcą na środku ulicy. Wczoraj przyszedł do mnie Fate Blake w sprawie zabójstwa jakiegoś stopczyka. Nie wiem, czy wy macie coś z tym wspólnego i powinnam się obawiać wydania tych nagrań. To co, dzisiaj randka z Blake? Ta. Dzisiaj randka z Blake. Ej, fella. No? Musisz mi pomóc. No. Bo ja mam randkę. Ale z kim? Z Blake. Witam. A, bo ja tak nie by... A, może być tak? Może być. Bo ja nie umiem w spotkania towarzyskie, także... Wiadomo. Ja nie wychodzę, wszystkiego nie opuszczam cię komendy. No nie mam tej, wiesz, jakby... Przejechałam się na paru osobach w przeszłości, także moje zaufanie jest ciężko zdobyć, także stąd może... Na mnie możesz się przejechać, ale w innym sensie. Dopłyniemy? Jakby to powiedzieć... No właśnie się domyślam. Trochę docisnęłaś ten sk... Oj, dobra, działa. Boże, wiem. Postrzelili cię? No ku... dzień jak co dzień. A kto to był? Złapaliście ich? A jest tak źle, jak się spodziewałaś? Plus nie wiem czemu w pierwszym meczu mieliśmy ustalone niby, że jeżeli przegrasz, to wiadomo co. A jednak nie dotrzymałeś słowa. Że się odpi***a? Tam, halo. Co tam? Powiedz mi, masz numer do jakiejś nataski chujemuje? Może mam, a co o to chodzi? Pogadałbym z Felą i ona mówiła, że ona chce wanilę kupić. No. Też chciałem i potrzebuję się z nią skontaktować. A co byś chciał z nią? Udziały? Jak to wygląda u ciebie? No, żebyśmy razem to prowadzili. Ja nie wiem, jak ona tam będzie z tym wyglądała, ale ja mam 30% udziału w tym. A. No. A ile masz pieniędzy do zainwestowania w ten biznes? Będzie trzeba to zainwestuję. Dobra, to byś musiał z pół bańki skombinować. Pogardzisz tyle siana? Nie. Robię na chillu. Trzeba dobra. Ci coś wysuszyć? Jak się z nią będę widział, to ci dam znaka, co powiedziała na twoją propozycję. Albo zorganizuję wam spotkanie. Dobra, odnośnie suszenia tej chipsa to... Dobra, ale to za chwilę, bo teraz jestem zajęty. Dazo. Elo. Cześć. Siema. Wyglądasz jak Batman. Batgirl. Tak, bo ja jestem teraz ta ciemna strona Feli. Ciemna strona Feli? Okej. Okay. Tak. No i nie o co chodzi? Felgi malowane na ciemno. Karbonie. No wiadomo, no. Dobra, w skrócie. Wczoraj do mnie przyszedł... No mów. Wczoraj przyszedł do mnie Fate, Blake i gościu, który jest komanderem, Sindanter, czy jakoś tak. Tak, skrócie policja, no? No, skrócie policja. I po pierwsze chcą nagrania od miasta z kamer wyjąć w sprawie zabójstwa jakiegoś stopczyka. Nie wiem, czy wy macie coś z tym wspólnego i powinnam się obawiać wydania tych nagrań? Nie. Ja nie. Okay. Ja też nie. Okej. Okay. Wiem, kto ma coś wspólnego, ale go tam raczej nie było. Czyli bez problemu powinnam móc im wydać te nagrania, tak? Musisz to zrobić, bo inaczej się zamkną. No, oczywiście, no tak, musi, ale... mogę zawsze przyciąć, zmodyfikować to i tak dalej, tak? Po prostu chciałam zapytać, czy macie coś z tym wspólnego, bo jeśli tak... No oczywiście, ale dobrze, to jeśli nie macie nic z tym wspólnego, okej, to ta sprawa jest zamknięta. Druga gorsza. Oni do mnie przyszli do biura się zapytać, czy ktoś mnie ostatnio szantażował, kogo wpuszczałam do biura. Obawiam się, że może to mieć coś wspólnego z tymi domysłami odnośnie mojej jakiejś nieczystej współpracy. No ale czego mogę się domyślać, jak ty nic nie zrobiłaś w sumie tak szczerze? Bo oni dostali informację, że mnie widziano z kimś.
No i? No i? I oni dostali informację, że coś tam i oni chcą zweryfikować, dopóki cię nie złapią za rękę klamką i tak dalej, to wiesz, mogą sobie... Tak, ale sprawa wygląda tak, że oni chcą ode mnie teraz wypis ludzi, którzy w jakiś sposób mnie, nie wiem, nachodzili, szantażowali, starali się przekupić czy mi zagrozić. No to... I nie wiem, czy oni nie mają jakiejś informacji, że puta u mnie był. Albo ty, ojciec, jak mnie odwiedzasz... A szantażował cię? No tak, ale ja nie muszę tego mówić. A kto tam był przy tym, jak cię szantażował? W zasadzie to ty byłeś Wąski i Luwinery, ale poszliście. No to luz. Mnie został puta. No czyli no. Kurwa, nikt cię nie szantażował, nie zamknął. Ale wiesz, mają jakieś powody, żeby pytać, z kim się widziałam i czy ktoś mi ewentualnie nie groził. I teraz myślę, czy podać im cokolwiek, czy raczej właśnie... Kurwa, wiesz, groźby to jest bardzo indywidualny temat. Jak ktoś ci powie, jak tego nie zrobisz, to cię zabije, to może to być dla ciebie groźba albo obietnica. No tak, po prostu w skrócie zaczynają coś węszyć. Głównie mi chodziło o to zabójstwo, ale jeśli nie macie nic z tym wspólnego, to w porządku. Ja po prostu zrobię sobie wypis obywateli, którzy musieli opuścić to miasto pod nakazem, przymusem, whatever, i tych ludzi im podam jako osoby, które mi groziły najwyżej, gdybym miała tu z głowy. Ajdżas ci groził jak coś. O. A nie, czekaj, bo my go zajęliśmy, to w sumie głupio, no jakby on zdech, a k***a wcześniej groził, no nie, to jednak. Mam jakiegoś przygłupa, którego nie lubimy? Nie, nikt ci nie groził. Nie, no zgłoszę parę osób, które po prostu już wyjechały i tyle. I tak ich nie dościgną, a dostaną coś na papierze. No tak węszą i trują, ale okej, okay, jak nie ma, ja się bałam, że wy macie coś wspólnego z tym zabójstwem i że to też jest nie. Trochę powód, kurczę, dla którego oni tutaj przyszli. Ja bym kiedykolwiek mógł kogoś zadolić. Ojciec! No myślę, że tak. Nie. Co ty tak ojca? Przytaniasz ojca tej kwestii. W skrócie wolałam po prostu do was przyjść, tak? Jak psy coś węszą, to wolę wam powiedzieć, co próbują wywęszyć. Ale jeśli mówicie, że git sytuacja, to git sytuacja, no. Padino pana krat ci groził jak coś, dobra? Wiadomo. Pewnie. Albo nie, bo on nie żyje, czy to wyciągnął jakoś. Nikt ci nie groził. Nie mówię, ja już wiem, co im podam na tacy. Po prostu osoby, które przymusowo opuściły to miasto. Imiona i nazwiska. I niech se szukają za kontynentem, jak mi tak zależy. Wiadomo. Tak, niech se Interpol wysyłają za tym. Coś jeszcze nie wiem, czy oni powiedzieli, ale chyba nie. Coś się o mnie pytali? Coś mają na mnie? No bo nie. Też się kręcę. No właśnie. Z różnymi osobami. Właśnie jedyne, co mnie martwi, to to, że oni powiedzieli, że ktoś mi zagraża. Ale ja nie i jestem karany, więc co ich ty interesuje, że ty się ze mną kręcisz? Wiesz, o co chodzi? No nie powinno ich to nic interesować, no nie. Trochę się boję, że może ktoś coś widział z tej akcji z Kajo, ale wątpię. No bo ta laska, że zacznie sypać. Która? No ta, którą więziliście. A, nie, ona nic nie pisze. Szybki chce kupić wanilę unicorn, ale powiedziałam mu, że ty już kogoś tam planujesz, właśnie. Że ktoś to już planuje przejąć. Kiedy możemy podpisać wynajem? Najpierw to ta pana Cuka musi się pojawić, ja do niej próbuję dzwonić regularnie, ale jej nie ma, więc dopóki ona nie ma wizy, to ja bym na razie tego nie tykał, plus jeszcze tam... No bo i tak to nie przejdzie. Szybki chce się wkręcić w ten biznes, więc no. No oni tam blisko mają, to trzeba by było jakoś tutaj może... Wciągnąć. Zapewne się ma zrobić tak, żeby było przyjacielsko, tak? No ja powiedziałam Szybkiemu, że pewnie będzie możliwość współpracy, że jeśli oni mają chęć to prowadzić i pilnować, to zapewne ta kobitka, która chce to przejąć, będzie otwarta na współpracę, nie? Ona będzie ogarniała laski, kobitki, a oni niech sobie robią całą resztę, najwyżej. No dobra. No dobra. Tak, to nic więcej nie ma. Chyba musimy się do Szybkiego przejechać. Najpierw ze sobą z typiarą trzeba pogadać do końca, zrobić wszystko i tak dalej. To bez niej nie ruszymy z tym, nie? No nie, bez niej. Jeśli ma to być na nią, to nie. No chyba, że ktoś jest inny, to ona by tam po prostu pracowała. Chyba, że ona ma być właścicielką, no to okej. Okay. Nie no, potrzebujemy słupa, żeby... Słup to stoi pod apartami, trzeba go powinąć i z nim pogadać. Chociaż ja z nim normalnie gadałem, to chcę szukać pracy. Ten słup to tam codziennie jest. No właśnie, no. Jest zajebisty. I bo potrzebujemy ludzi, on na pewno dużo przeprać. Masz taki słup z jakiegoś... Ej, a jakby zrobić tak, że przez fele przepierzemy siano? Ja nie mam za bardzo jak tego... Ale ty wiesz, bo... nie, zobacz. Esteban, ty od każdej z firm wystawisz im, powiedzmy, za imprezę, nie? Powiedzmy, że wszystko... Nie, czekaj, trzeba to jakoś dobrze wymyślić. Żeby to miało coś logikę. Mogę pomyśleć, ale tak jak mówię, na pewno jestem w stałym kontakcie z skarbówką, bo ja trzymam pieniądze miasta. Ze wszystkich licytacji pieniądze lecą do mnie. Ale i pewnie byłabym w stanie je wam wyjąć, o, no, ale mam to pomysł, od razu mam pomysł. To mam pomysł w chuj. Zrobimy licytację dla firm, nie? Licytację dla firm.
I będzie ta licytacja polegała na tym, że będzie jakiś budynek do kupienia. I teraz tak, no ta licytacja się nie odbędzie, wszyscy dadzą zaliczkę, bo będzie zaliczka 100 tysięcy dolarów, tak zwana rękojma. Czyli osoby, które biorą udział w licytacji, muszą tam dać jakiś procent, żeby w ogóle móc do niej przystąpić, żeby byli zapisani. No i w razie gdyby, wiesz, wylicytowali... Ta, wadium. W momencie, gdy oni nie przystąpią do licytacji, to one przepada. Ale z racji, że ten budynek spłonie, to do licytacji nie dojdzie. No i... Wiesz, oni ci a zapłacą brudnymi, poczekaj, oni ci zapłacą brudnymi, a ty im oddasz czystymi. W ten sposób a, będzie elegancko high i odzyskamy, zapłacili brudnymi, a już będą czyste, no bo od urzędu dostali te pieniądze, więc są legalne. Dobre. Ale jak ty sprawdzisz tą gotówkę od nich? Jak ma sprawdzić, to koła, to jest luz, bez lipy. Jak ma ktoś sprawdzić, jak to ty będziesz trzymać? Tak, to do ciebie pójdą pieniądze. Hmm. Tym, trzeba to przemyśleć i można coś podziałać. Poza tym, jak ty miałaś to sprawdzić, że one są tego nieopodatkowane? No, ja nie chciała, ja nie wiedziała, nie? Ale to jest luz, no bo zobacz. Esteban ma pomysł na pranie siana. Ja też daję czasami dofinansowania firmom, czasami daję ubezpieczenia, czasami jakieś właśnie dzierżawy. Możecie coś myśleć, może gdzieś tam się da jeszcze zahaczyć. Słuchaj, małpa. Esteban ma pomysł, że będzie odkupował od ludzi auta za brudne. No. Za brudne, czyli on będzie kupował auto, no, ale dawał ludziom brudny hajs. No. A jakbyście kupili, inaczej, kupili coś, jakiś obiekt, ubezpieczyli go u mnie brudnymi pieniędzmi, ten obiekt na przykład spłonie, więc odszkodowanie otrzymujecie w czystych. Też leży. Też jest tylko dobry pomysł. Że jak tylko w jakiś sposób tak dojdą, że te zapłaciliście brudnymi za ubezpieczenie, to też może być różne. Chyba tak szczerze, to nie jest ważne, zobacz. Chociaż nie, bo to zaraz będzie taka metoda. Mogą węszyć, skąd się wzięły te pieniądze. Tak, nie. Wadium to jest zajebisty pomysł, nie? Jakby wszystkie firmy wpłacą, bo to będzie tak dla ogólnodostępne, więc kto będzie chciał zapłacić tak sobie brudnymi i potem zwrócimy je urzędowo, tylko że my będziemy oni wiedzieli... Ale będą wiedzieli, że mają zapłacić brudnymi, czy będą... Ale po co mówić innym firmom? Po to jesteś burmistrzem, dziecko, żebyś mi ułatwiła życie. A, czyli wy byście byli jedyną firmą? Nie, nasze firmy by to wpłaciły. A, wasze. Nasze firmy, które blisko z nami współpracują, a reszta to jest. Okej, tego nie wiedziałam. Ile tego jest do przyprania? No właśnie problem jest z tym, że nie mam brudnej gotówki. Mam tylko czystą. Co ty chcesz prać? No właśnie, co ty chcesz prać, jak nie mamy czego prać? No właśnie dlatego trzeba znaleźć klientów na tę gotówkę. I teraz, jeżeli pierzemy przez firmę, to kosztuje na 130%, znaczy 15%. Więc dokładając swoją marżę, to jest to cały byśmy musieli 10 koła zarabiać na każdej transakcji, co jest trochę gówno pieniądzem, żeby to było po 25%, co już ludziom się bardziej podoba niż 35%, ale właśnie dlatego taką wanilę trzeba założyć i inne firmy i trzeba inwestować ludziom w te biznesy, żeby je rozwijać, żeby mieć darmowe pranie. No to ja słyszę, że tym ludziom to te biznesy to nie opłaca im się to prowadzić, bo to są biznesów nie opłaca się im prowadzić? No. Przecież firmy zarabiają do 50 koła dziennie. No, czyli cały 50 koła dziennie pasywnego dochodu w momencie, kiedy możesz robić dosłownie wszystko inne? A ludziom nigdy nie dogodzisz. Ludziom nie dogodzisz, no. A to wiesz, to sędzia najwyższy dzwoni, odbiorę. Okej. Okay. To co, dzisiaj randka z Blake. Ta. Dzisiaj randka z Blake. A ty co, jaki pomysł masz na siebie dzisiaj? Idę spać teraz. A, dobra, ja się muszę umówić z jedną dupą. Myślę, że najlepsze dupy to są te, które są partnerkami biznesowymi, a nie tymi, które ściągają ci białą flegmę. Zawieź mnie. Ej, fela. No? Musisz mi pomóc. No? Bo ja mam randkę. Z kim? Za 50 minut. Ale z kim? Z Blake. Ale ona jest moja. Musisz mi pomóc. To ja mogę być jej randką. Nie. Ja będę, no, a ty mi pomożesz. Oddziel się. Nie. No dobra. Organizuj mi randkę. Kurde, ale tak też szybko mówisz. Ja ci nawet nie ugarnę kucyka, świeczek i nie wiadomo czego. Ale... Chcecie, może i bym była w stanie, no ale to wiesz. Ale już jest pewnie gdzieś. Co? Już pewnie no nie, gdzieś nie jest. Ma. No nie ma. Ale to weź coś wymyśl. Kurde. Jesteś burmistrz miasta. Ogarnij a jak. A moja wina, że architekci nie przepychają moich pięknych projektów? Pomóż, bo nie spełniają ojcu norm BHP. Ojciec musi zaimponować samicy. Ojcu, musimy porozmawiać. Chodź. Sprawa jest. No wie. Sprawa polega na tym, że ty tutaj dużo czasu spędzasz. No. Tak? A ja potrzebuję klientów. Więc połączyć można przyjemne z pożytecznym. Skoro i tak jedyne co robisz to trzymasz słup, to pewnie znasz dużo ludzi i pobierasz od nich numery telefonów. No, powiedzmy. Powiem tak. Jak załatwisz, żeby ktoś przyniósł gotówką 250 tysięcy dolarów brudną do mnie, to dostaniesz z tego 5%. Pasuje ci? Mhm.
Tak. 250 koła brudne. Tak. Masz mój numer? No. Tyle. Dobra, nara. Gdzie po ciebie przyjechać? Zgadnij. Na komendę? Na komendę. Na komendzie jestem. Pojadę. Że odebrała? A to się zdziwiłem. Wiadomo. A pan tutaj na coś czeka, czy o co chodzi? Wiadomo. Jak wiadomo? Wiadomo. A wiadomo. W czym pomóc? No, chyba, że pan nie oczekuje pomocy ode mnie. Od was nie. No spoko. Dobra, siemano. Chodź. Witam. Bo ja tak nie wy... może być tak? Może być. Bo ja nie umiem w spotkania towarzyskie, także... Wiadomo. Ja nie wychodzę, wszystkiego nie opuszczam komendy. Tak, dobra. Co zobaczymy. Tam u ciebie? Szczerze, słabo, ale nie będę tutaj, no. A to nie, to pod komendą nie. A jak dzień ogólnie na służbie? Słabo bardzo. W sensie zły humor mam, może tak to ujmę? No tak. Bo się odwalają różne dziwne rzeczy i ludzie mnie irytują, napastnicy, także... Ale no dzień jak co dzień. Napastnicy. A ja dalej bez wyroku. No jestem pod wrażeniem. No widzisz, ja się potrafię zmienić, tylko ty mi nie chcesz uwierzyć. Bo ja się po prostu boję. Czego się boisz? Zaufać ludziom. Jestem godny zaufania. Tak? No nie mam tej, wiesz, jakby... Przejechałam się na paru osobach w przeszłości, także moje zaufanie jest ciężko zdobyć, także stąd może... Na mnie możesz się przejechać, ale w innym sensie. Jedziemy. Siadaj. Domyśla się. Czekaj, bo ja zapomniałam, że jestem cały czas na służbie. No wiadomo. Mam pager, wiesz? Dostaję informacje, jak nie potrzebują. Wymyśliłem to, więc... nam, co będziemy dzisiaj robić. Mam się bać? Nie, czemu? Nie wiem. Brzmi zbyt tajemniczo. Tylko bez żadnych sztuczek, bo po ostatnim się zraziłam, że się nauczyłeś jakiegoś dziwnego triku i... Sztuczek? Tak, ale czekaj. W jakim sensie? Bo nie rozumiem. Wytłumacz. Tego dziwnego odbijania piłki w bardzo szybki i sprawny sposób. Ej, słuchaj, wygrałem po prostu, bo byłem lepszy. Nie, jakby nie dziw się, że ja jestem taka oporna i tak dalej w tej kwestii, bo się wkurzyłam na to, jakie tutaj... Bo tak, to byś nie było tego zera. Ale nie słuchaj. Nie znam tego, ale twój jakiś kolega wpadł na pomysł, że a, dowalisz Blake, to dawaj nauczycie. 40 minut będę trenował. Ale tak słuchaj, bo ty źle na to patrzysz. Nie, ja źle na to nie patrzę, to było nie. Oczywiście, że źle na to patrzysz. Czuję się oszukana. Jeżeli ktoś ma lepszy sposób na kopanie piłki w piłce nożnej i jest to zgodne z zasadami, to oszukał, czy był sprytniejszy i lepszy? Ale to było cwaniactwo, ci powiem. Cwaniactwo? Ja to chciałam tak. Kurde, źle na to patrzysz. Bo gdybym ja się tego nauczyła, no to widzisz. Ale widzisz, bo jeżeli będziemy na wojnie, prawda? I ktoś będzie miał karabin, a ktoś będzie miał nóż. I ten, który ma nóż, mówi, a gdybym miał karabin, to bym cię zastrzelił. To mimo wszystko, dalej ten, który miał karabin, po prostu lepiej się przygotował. Nie, po prostu nie przygotowałby się na to, bo nie użył własnego mózgu, tylko się posłużył osobami trzecimi, które przyszły do niego i mu powiedziały, te, słuchaj, kurna, rozwalisz Blake tak i tak, więc przyszła trzecia osoba z karabinem i mu dała w ręce, więc jakby no... Słuchaj, nie, no ma, nie masz racji. To, że to jest ktoś tak, przyszedł... Dwie osoby są na wojnie, mają załóżmy nóż i chodzi nagle jakiś random, ej, słuchaj, bo słyszałem, że tam się walicie czy coś, masz karabin. To tak, fair? Tak. Nie, to nie jest fair. Muszą być jakieś jednak... Ale zobacz, czy w tenisie są ustalone zasady? Czy jeżeli tak. Piłka wypadnie za linię... Tak, to jest po prostu... Czy jeżeli piłka wypadnie za linię, to jest punkt dla ciebie czy dla mnie? Nie, tutaj bardziej chodzi o... Jak to się mówi? Co, o fair play? Też, ale bardziej było, to taką było fair play. Zasadę, wiesz, taką nie... Taką słowną niż bardziej taką... Ale my wiesz, się nie umówiliśmy na żadne zasady. Ale to była taka, wiesz... No, próbowałaś mnie wziąć na kort... I chciałaś mi postawić pod ścianą, żeby mi się lepiej, gorzej patrzyło. Dobra, bo ty zrobiłeś to... Zaraz, ty to kurna zarobiłeś za pierwszym razem. Co to tak, ale ja wtedy miałem cztery kule w plecach i się na to zgodziłaś. Ty się na to zgodziłeś, ty na to jakby... I zapytałem, czy mogę wybrać kort i czy będziesz stała w odpowiednim miejscu bez żadnych problemów. I że pod różyczką tak, i nie protestowałaś. Bo nie miałam pojęcia, o co chodzi. A potem się okazało, że są tak rozrośnięte, że mnie zahaczały po prostu, jak grałam. I mimo wszystko wygrałaś. Było ciężko. Było jak ciężko. Sam pamiętasz. Tak, a to był już drugi level, znaczy wyższy level cwaniactwa. Słuchaj. I też zagrałeś nie fair, tak jak za pierwszym razem. Za pierwszym razem nie zagrałem nie fair. Bo się bałeś, że przegrasz. Za pierwszym razem bałeś, nie zagrałem nie fair. Za pierwszym razem się, to twój przegrasz. Brat. Za pierwszym razem twój brat postanowił mnie postrzelić, żebym przegrał. Nie wiem, czy byłaś z nim w zmowie, żeby się nie mi nie udało wygrać. Nie, on nie zrobił, w sensie on nie wiedział o tym nawet. Ale jak sama widzisz, wróciłem do formy.
i zaprezentowałem ci moje umiejętności. Nie, nie wróciłeś do formy, tylko kolega wrócił jakiś do formy i ale się zaprezentował. To kolega za mnie grał, czy ja grałem? Kolega dał ci pomysł. Ale słuchaj, kolega... Zobacz, bo inaczej. Ktoś ci może dać pomysł na taktykę, ale finalnie musisz ją sama wykonać. Sama musisz doprowadzić do tego, żeby ta taktyka doprowadziła cię do zwycięstwa. Więc nikt za mnie tego meczu nie wygrał, wygrałem go ja. Słuchaj. A poza tym, czy możemy już przejść do naszej do naszego spotkania, nie wykłócę cię? Nie, bo ja tego przejść nie mogę, Za pierwszym razem chciałeś wykorzystać kort, potem za drugim razem chciałeś wykorzystać trik przez... A za trzecim razem wykorzystam ciebie, ale za zgodą, tym razem. Czy drzwi są zamknięte, czy otwarte? Jeszcze nie jedziemy aż tak szybko. Tak wiesz, jak już to powiedziałem, to skumałem, że to może brzmieć jak porwanie. Nie jest. Teraz się zaczynam bać. Nie. Zresztą wyślij, jak chcesz, komu chcesz, na bieżąco. Nie jesteś zagrożona, tak? Chciałbym cię poinformować, że jesteśmy umówieni na rejs łodzią podwodną. Co prawda GPS-y nie działają pod wodą, ale przepłyniemy się przy rafie koralowej. Nie udusimy się? Dlaczego mielibyśmy się udusić? Aha, dobra, nieważne, myślałam. Dobra, nieważne. Łódź podwodna, taka, wiesz. Okej. Taka firma Ocean Gate się nazywa, udostępniła nam swoją łódkę. Okej. Sprawdzałeś może ten? Czy jest porządna, legitna i tak dalej? Mówią, że jest spoko. Spoko. A kto jest w ogóle jakby ownerem tego? Jakiś dziadek. Dziadek. A dostaniemy konsolę? Nie, ale te joysticki do sterowania są takie okej są. Właśnie o to mi chodziło. Jak będą joysticki, to git. Tylko najpierw musimy tam dopłynąć skuterami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam dzień dobry, bardzo serdecznie. Wykupił pan u nas niesamowitą Ocean Los Santos. Będziecie mieli okazję popływać łodziami podwodnymi oraz zapoznać się z zatoniętym wrakiem statku. Statek ten przewoził niesamowite towary prosto z Azji, także możecie zwiedzić wrak statku, jak i starą zatopioną kopalnię, która również znajduje się w akwenie za nami. Może na początku krótkie środki bezpieczeństwa. Łodziami podwodnymi pływa się w podobny sposób jak joystickiem helikoptera, tylko po prostu zamiast w powietrzu. Ale super, Blake, co? Także będziemy pływać statkami. Każdy z was otrzyma swoją łódź podwodną. Są one bezpieczne, tlenu starczy spokojnie. A co jak się stukniemy w trakcie rejsu? Ja pierniczę, tutaj proszę uważać na słowa, bo... Można między wierszami wyczytać wiele. Ja mam pytanie. Tak. Jest szansa na to, żeby się zmieścić w jednej łodzi, bo ja... Ja ją wezmę, dobra, ja wezmę ją na ręce, luz. To nie jest dobry pomysł. Dobry, jakby ta luz, te łódki wytrzymają. Ja czytałem, że spoko firma. W teorii są dwa siedzenia, ale no jest niewygodnie dla dwóch osób. Możecie spróbować. Czyli jest ciasno, tak? Nie wiem, jakie będą doznania wizualne. Nam to nie przeszkadza, poradzimy sobie. Ale myślę, że większy fan będziecie mieli, jeżeli będziecie na dwóch łodziach. A ona nie potrafi. Ale poradź sobie. Ja się stresuję. Nauczysz po prostu. Ją. Ja się stresuję. Kaftany dostaniecie, batony panik, jak będziecie... Ja do Anty nie pojechałem? W stresowej sytuacji to od razu będziecie wyciągnięci z łodzi, także bezpieczeństwo jest na najwyższym poziomie. Najlepsi technicy konstruowali te łodzie. Głębokość też tutaj nie jest duża, także spokojnie nie opadniecie na dno niczym Titanic, którego dzisiaj nie mamy w planach zwiedzać, także spokojnie. Także tak mówię, bezpieczeństwo będzie zapewnione, otrzymacie również radia, chyba że ty, Blake, masz radio? Nie, jestem służbistką, więc wszystko zdaję po wyjściu z komendy. Okej. Także otrzymacie radio, będziecie mogli się komunikować radiowo między sobą. Tak jak mówię, jeśli coś będzie się działo, to tutaj pan Giorgio mnie poinformuje i natychmiast udzielimy pomocy. Oczywiście również jest zaplanowany dalszy etap randki, natomiast przekażę wszystko, co mam do przekazania póki co. Spotkania, cokolwiek. Jak zwał. Ja tutaj przekażę. Czy na pewno a czy te radio będzie mi działało? Liczę. No wiadomo, ja też liczę. Nie byłoby lepiej, gdybyśmy jednak zabrali się jedną łodzią, gdyż ja się boję, że jestem niezdarna i tak dalej. Ja cię zabiorę. Ja ją zabiorę, nie potrzebujemy ten. Usiądziemy sobie razem, będziemy pokazywali palcami na rybki. No jak uważasz, tylko mówię, nie wiem jakie będą doznania wizualne. Blake, nie? Lubisz rybki? Boję się odpowiadać na to pytanie. To chyba normalne. Dobrze, to musimy podpłynąć teraz do tej łodzi podwodnej. Ja wezmę jedną motorówkę, państwo wezmą drugą. Wiadomo. Dopłyniemy? Jakby to powiedzieć... No właśnie się domyślam. Trochę docisnęłaś ten sk... Oj, dobra, działa. Boże, wiem. Sorry. Ja tego nie wiem, jak to będzie we dwoje. Luz. Wiem, ale... Musimy wyśrodkować tutaj masę, więc dobrze, jakbyś objęła mnie w pasie. Ja? No, dobra.
ludzie z was, a kapoki sobie załóżcie i zapraszam. Dobra. Chodź. Dobra, chodzimy. Tak jak helikopterem, tylko pod wodą. Serio? No. Dzięki za info. Masz lokalizację na Blake, widzisz coś? Ciekawe rzeczy. Coś tam widzę. A dużo? No tak średnio, ale może być. Wolę tak niż żebym się utopiła jakoś. Dobra. Pamiętaj, że cię trzymam. No dobra, to powodzenia. Nie za mocno. Wiadomo, że nie za mocno, wiadomo. Dobra, jakby ja jestem podwodną bestią, jeżeli o to chodzi. Już nieraz się pływało, tak? Zobacz, jakie ryby. Widzę właśnie. Widzisz? Widzę. A co jak utkniemy w tym glonie i nas na przykład, nie wiem, zaplączamy się i nie wypłyniemy? No ja nie przeżyję generalnie bez służby, także jeżeli miałabym nie wrócić na służbę, to będziesz miał przerąbane tutaj na... Myślę, że prędzej się udusimy zanim... To też, ale będziesz słyszał mojego narzekania, znaczy słuchał przez parę godzin, póki nie... no. Czemu masz dziś zły dzień? Opowiedz mi. Nie wiem, ludzie odwalają jakieś takie krzywe akcje, typu próbują zostać bohaterami, uwalniając osoby, które przewozimy. Które nie są w sumie, nie wiem, nieważne, nie powinnam ci mówić takich tutaj rzeczy. Czyli ktoś na służbie cię zdenerwował, tak? Ktoś chciał być kompetentny bardziej niż powinien. Znaczy bardziej obywatele mnie tutaj, ci napastnicy, którzy próbują, nie wiem, kogo zgrywać, bohaterów i tak dalej. Ale to co, gdzieś na jubilerze ktoś ci zrobił krzywdę? Nie. Znaczy był dzisiaj jubiler i było coś innego się wydarzyło i tak, krzywdę sobie zrobiłam. Potem była druga sytuacja, gdzie... Jak sobie krzywdę zrobiłaś? Czy ktoś mi zrobił? Czym? Ja sobie... bronią palną. Okej. Okay. Postrzelili cię? No kurwa, dzień jak co dzień. A kto to był? Złapaliście ich? A, pół na pół, bo potem doszło do innej sytuacji, że zostałam poddana. No cele. Aha. Mhm. Dobra, wiesz co, ja myślę, że jest niebezpiecznie w twojej pracy. Powinnaś bardziej na siebie uważać. Dobra, już myślałam, że powiesz, żebym zrezygnowała z PD. Nie, to wiesz, jakby jest jedna zasadnicza rzecz, której się nie robi, jeżeli rzeczywiście ci na kimś zależy, czyli nie stawiasz komuś ograniczeń ani ultimatów, ani nie namawiasz go do tego, żeby zmienił siebie dla ciebie. Bo wtedy no to nic tak, z tego dobrego nie wyjdzie. No to tak. Zobacz, Titanic. Kurna, jeżeli mam nadzieję, że serio potrafisz tym ten pływać, że się nie rozbijemy. Nie no, luz. Zobacz, jaka ryba. To płaszczka jest. O k***a, bez kitu. A, patrzy się tam ryj. Siema. Zajebiste. Kto wpadł na ten pomysł? Jaki? No ta cała wyprawa tutaj. No wiadomo, że ja. Siema, mordo. Nie bój się, zobacz jaki zajebisty. Wygląda jak Stefano. Kto? Stefano. Jaki Stefano? Czy ma taką krzywą mimikę twarzy? Taki ziomek. A nazwisko może znam? Nie, ja nie pamiętam. A, okej. Okay. Taki ziomek, którego poznałem kiedyś pod apartamentami. Aha, i poznałeś go i masz z nim kontakt, czy nie? Czy tak przypadkowo i powiedział, przedstawi się Stefano, cześć, to ja i... Nie no, wiesz, ja czasami, ja dużo z ludźmi rozmawiam. Ostatnio jak byłem na Malo, to też rozmawiałem z jedną dziewczyną. No. I została mi tu zarzucona jakaś randka, jakieś inne rzeczy. No, a ja po prostu jestem kontaktowym człowiekiem. Okej, okay. Czyli tak to się nazywa teraz, okej. Okay. Co się nazywa? Ty jesteś zazdrośnikiem ogólnie, ty jesteś typem zazdrośnika. Ty jak widzisz inną samicę w okolicy, to ci k***a w głowie tam... Nie. No wiadomo, że tak. Nie, po prostu wtedy, wiesz, jakby zaczynam analizować może tak osobę. W tym przypadku ciebie, jaki jesteś. Czy należysz do tych osób, które poznałam wcześniej. Czyli? Jakich? Opisz ich. No, tych babiarzy właśnie. Aha, babiarzy, nie. Ja ci powiem tak, ja może mam numery do połowy dup w tym mieście. Ale to nie jest kwestia tego, że chcę się z nimi umówić na randkę, bo to tak nie działa. To jest kwestia tego, że ja kiedy potrzebuję się dowiedzieć, halo, gdzie jest Blake, to dzwonię po wszystkich w mieście, a z racji, że wokół dup się kręci najwięcej facetów, to jest szybka weryfikacja informacji, bo kiedy dupa się zapyta, siema, widzieliście gdzieś Blake, to te wszystkie walczące pierdolone, które wokół nich biegają, zaraz szybciutko idą po informację. Chyba, że tak. No. Tak jak ostatnio, jak byłam na tym salonie tatuażu, nie? No, widzisz? No, to teraz wszystko ma sens. Okej. Okay. Tak, bo to jest druga część naszego spotkania. Okej. Okay. Było zwiedzanie, a teraz... zgłodniałaś? No ja zawsze głodna jestem akurat. Dzięki. No. To chodź. Dziękuję za przyjażdżkę. Wiadomo. Ja bym się utopiła na bank. Wiadomo. Zepsułem most. Ej, serio go zepsułem. Nie było tutaj wcześniej uszczerbionego. Ej, serio go zepsułem. Jak to? On nie był taki uszczerbiony, to dopiero jak to przepłynęliśmy, to go rozdupcyłem. Dobra, to nie mówimy im. Jak coś, to już tak było. Dobra. Dobra.
Dobra, no, to gadaj o tej, o tym, co się wydarzyło na studiach, bo jestem ciekawy. No, zanim wstąpiłam do policji, no to musiałam gdzieś tam studiować. Stwierdziłam, że fajnie by było jakąś tam wiedzę teoretyczną pod detektywa mieć. I miałam praktyki na więzieniu naszym. No, i co się tam wydarzyło? Tak, pomagałam tam służbom więziennym, jako tam praktykantka, jako uczennica. I niestety trafił się ciężki przypadek. Poczekaj, która... chwilkę, bo mam ważny telefon. Jasne. Tak, słucham, halo. 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 Cześć. No, co tam? Spotkałabym się? Za godzinkę? Tak, a teraz? Teraz ciężko. Weź teraz. Teraz ciężko, strasznie. Jestem bardzo zajęty. A za godzinkę gdzie? Nie wiem, dam ci znać. Wyślesz mi GPS-a? Tak, dobra, to będę się odzywał. Nara. Kto to był? Biznes. Ale to nie ma czasu teraz na biznesy, tak? Jesteśmy razem. Za długo na to czekałem, żeby teraz jechać zarobić 20 tysięcy dolarów. No to kurwa, było jechać. Dla 20 koła? Myślę, że jesteś warta więcej niż 20 koła. Zobacz, kwiatki dla ciebie kupiłem. O proszę, jakie? No leżą na stole. Jaki rodzaj kwiatków? No to są tulipany. Tulipany? Tak. Dobra, super, oryginalnie. Lubisz tulipany? Lubię, aczkolwiek nie są moimi ulubionymi, ale też... A jakie są twoje ulubione? Hiacynty. Hiacynty? Tak. Hiacynty, jak wyglądają hiacynty? I wiesz, co jeszcze wziąłem? Zobacz, tutaj widzisz? Patrz, no. patrz. Żarcie dla mnie? Tak, przyniosłem ci Monte Snacksa. Moją ulubioną kanapkę. Idealnie. Lubisz Monte? Prosto, że tak. No to... normalnie ten... Dzięki. Tylko wiesz, że... Co wiem? Ej, lepsze są! Bo miękkie. Czekaj, bo się zdziwiłem. A. Bo ten Monte... No. Leżało godzinę. Aha. I jest teraz takie mięciusie dobre. To się cieszę. Ale zajebiste. Ty mi coś powiedz o sobie w takim razie. Mam piątkę dzieci. To tak na dzień dobry. Okej, ile miałeś kobiet? O ale przesłuchanie, to takiego nie. No nie, no jakby zacząłeś od dzieci, więc ja pytam, bo jestem, no. A ty ilu miałeś facetów? Poważnych? No ogólnie, wiesz, bo niepoważnych też pewnie się liczą. Szalamy? Paru by się znalazło? No to ja parę dziewczyn. A to tak serio parę. To nie fake. Miałem żonę, nazywała się Charlotte, ale postanowiła... No? Postanowiła być alkoholiczką, więc musiałem ją zostawić. Dla dobra dzieci. Dzieci no, dobrze, trzeba było ewakuować. Nie stwierdziłeś, że może warto jej pomóc? Gdybym ja na przykład zaczęła mieć problemy, bo stres w pracy i tak dalej, to stwierdziłbyś, że nie ma... Ale nie powiedziałem, że nie próbowałem jej pomóc. No to co robiłeś w takim razie? Próby zapisywania na terapię, jakieś anonimowe spotkania alkoholików. Tylko wiesz, jaki jest problem z alkoholikami? Albo ogólnie z ludźmi chorymi? Nie zmienisz kogo... Inaczej, nie pomożesz komuś, kto tej pomocy nie chce otrzymać. Ta osoba musi sama chcieć. A skoro nie chciała dla mnie, nie chciała dla dzieci i przede wszystkim nie chciała dla siebie, to musieliśmy zakończyć temat, a dzieci trzeba było, no, tutaj odseparować, tak, żeby było jakby bezpiecznie. Ona dalej się może z nimi spotykać, jak najbardziej, ale, że tak powiem, wychowanie dzieci przeszło na mnie. Okej. Czyli miałeś piątkę z tą jedną, tak? Tak. Jak miały na imię? Mają, one żyją. Mają, no dobrze. Dwie córeczki i trzech tutaj chłopców. Pela, tak? Ty mówisz, Pela, między innymi, tak. Sofa, dobra. Też jest Sofia. Okej. Sofia, tak. Stupy? Kilian. No. Kilian, Santiago i Spencer. Okej, co się z nimi dzieje teraz? Spencera pewnie kojarzysz. Spencer Ulani. Nie ma dupy, która go nie kojarzy, bo on próbował do każdej dziewczyny w mieście zarywać i każda k***a mu dała kosza. To powiem ci tak, chyba jestem pierwsza, która go nie kojarzy i nie miała z nim styczności. Dobra, to Spencer generalnie... Spencer jest jaki jest, tego już nie zmienimy. Kilian i Santiago są raperami w Europie. Dalają mocno gangsterską muzę. Grypa robią tak na traku. Grypa. Grypa. To po ojcu mają, bo ojciec jest zajebistym raperem też przy okazji. Wiadomo. Felga jest burmistrzem w naszym mieście. Bo jak widać tutaj geny po ojcu, to trzeba tutaj wejść wysoko. A Sofia jest na studiach. Jakich? Psychologicznych. O. Ja wszystko wiem o moich dzieciach, nie zagdziesz mnie takimi pytaniami. A tutaj w mieście? W sensie tutaj na naszym uniwersytecie? Nie. W Las Venturas. A planuję przylecieć może do ciebie? Ja bym bardzo chciał, ale nie wiem, kiedy to nastąpi. No chłopaki... Reszta, żeby mogła ze swoim ojcem na ficie dać? Chłopaki są w Europie, robią karierę, więc no to do nich trzeba raz na jakiś czas się wybrać. Co do Spencera, no to Spencera deportowali tutaj policjanci za
Za przemyt informacji z tajnej bazy FIB. Został deportowany. No i zabrali mu wizę, więc ciężko to ogarnąć. Jakby nawet z Felią Burmistrzem nie jestem w stanie nic zmienić. Okej. To powiedz mi, jak to jest, że w waszej rodzinie jest taka Fela, która jest burmistrzem. I jest taki Spencer, który nie wiem, co planował i jakby z jakiego powodu. Chyba dzieciństwa nie miał ciężkiego. Nie miał. A to nie wiesz, że dzieci, które mają łatwo... Inaczej, ja ci powiem jedną bardzo ważną rzecz. Łatwe czasy tworzą słabych ludzi, a ciężkie czasy tworzą silnych ludzi. Mm-hmm. On powstał, żył, miał łatwo, miał wygodnie. Miał wszystko pod nosem. No i mu szajba do głowy uderzyła, tak? Mm-hmm. No. Ja się starałem z wszystkich sił odciągnąć go od przestępczego świata, ale jak widać się nie udało. A wzorzec miał dobry, bo ja bardzo dobrym wzorem jestem. Nie wątpię. Wiadomo. A czy ten... Nie planowałeś na przykład pójść w ślady swojej córki, żeby zostać ten, bo jakoś za... Jak ja bym został burmistrzem, to pierwszy mój dekret, który bym uchwalił, czy tam to się nazywa ustawa... Ale brzmi mądrze, no. Brzmi mądrze, dokładnie. To bym ci dał 1,5 miesiąca przymusowego urlopu. Nie, bo ja bym popadła w depresję. I nie. Założylibyśmy własną jednostkę wtedy. Urzędniczo-śledczą. Nie, urzędniczo-śledczą. I byśmy razem tropilibyśmy naszą przyszłość. Jak pięknie ujęte. Ja jestem artystą, filantropem, więc to znaczy. A gdzie pracujesz w ogóle w takim razie? Ja? No. Ja jestem tak zwanym freelancerem. Trochę tu, trochę tam. Baribum, baribam. Mam dla ciebie pizzę. Jaką wolisz, jalapeno czy quattro? Jakbym się odpowiedziała na to pytanie, to byś mnie znienawidził, także... Znaczy nie ma tej tutaj... Z ananasem. Pizzy, lubię. Tak. Też uwielbiam ananasa. Jasne, wcale nie. No dobra. No. Tutaj odpowiedziałem. Ja wiem. A z tych dwóch? Mówisz o jakimś jalapeno? Jalapeno. No to jalapeno mi daj. Dobra, to trzymaj jalapeno. No, zawsze możesz wstąpić do policji, nie? I... Nie, do policji to nie, ja się nie nadaję. Czemu nie? No gdzie, kurde? Mieć nad sobą przełożonego teścia? No ale chyba nie jest taki zły, nie? Nie jest. Ale to nigdy się nie kończy dobrze. Z teściem to się powinno widzieć w święta i raz na jakiś czas, jak się napije jeszcze wódki i nie f***a, to jest spoko, ale i tak nie ma co się za bardzo wychylać. No to powiem ci, że z Heinelem byłoby inaczej. Ja tego nie widzę. No, to nie wiem, czemu się uprzedzasz. Ale ja nie jestem uprzedzony. Ja tego po prostu nie widzę. Ale jesteś przepełniony jakimś stereotypem. Nie stereotypem. Że z teściem to tylko w święta. A powiem ci, że z Heinelem idzie się dogadać, jest naprawdę w porządku. Dlatego dzisiaj do mnie dzwonił i mnie wyzywał. Tak? No. I mówił, że cię nie puści, bo ja jestem ch***em, bo ja cię na pewno porwę, bo na pewno się będziesz źle bawić. No tak mówił. Możliwe, że dlatego, że po prostu się o mnie martwi. A ja mówię tak. Jest względem... Panie Heinelu, niech się pan nie przejmuje, pana córka będzie w dobrych rękach. Nigdy bym nie pozwolił, żeby się jej wydarzyła krzywda. I się rozłączył. Tak, ja dostałam inną informację. Jaką? No a to właśnie to, co ci pisałam, co nie wiesz, o co mi chodzi i czy mogę sprecyzować bardziej... Że z tym nie? Tak, jakaś s***a też była w... I Heinel ci napisał, że ja powiedziałem co, bo ja nie rozumiem teraz. No właśnie coś takiego, bo sam nie pamiętam co i na szybko mi chciał powiedzieć tylko, że on się, że się boi i przekazał mi to, co mi przekazałeś, stąd jeszcze bardziej się bałam. I powiedział ci, że ja mówiłem, że co, że jakaś s***a, że jest to, tak? No coś takiego, ale nie był w stanie sam to określić. Nie jest w zgodzie z moim moralnym, tak jakby... Jak to powiedzieć? Bo ciężko mi teraz znaleźć słowo na to. Jestem trochę w szoku. To nie jest zgodne z moją moralnością. Ja bym nigdy na pierwszej randce nie poszedł z dziewczyną do łóżka. Tak od czego trzeba zacząć, tak? Mhm. Spoko, jesteś ładna, fajna, jakby generalnie dobrze mi się z tobą rozmawia. Jesteś bardzo inteligentna, ale na pierwszej randce pójść do łóżka z kimś, to jest co najmniej nieodpowiedne. No też tak uważam. Myślę, że zauroczenie trzeba tutaj dopełnić miłością zawsze. No to tak, zgodzę się. Aczkolwiek też nie sądzę, żeby Heinel okłamywał mnie w tej kwestii. Ja nie wiem, może dla Heinela zaopiekuje Blake i nic jej się nie wydarzy, jest równoznaczne z mą i ruchem, ale dziwnie to brzmi co najmniej. No nie wiem, takie po prostu informacje mnie doszły. Ja bym chciał tylko przypomnieć, że ty mówiłaś, że wszystko bierzesz na klatę, a ja dzisiaj tutaj nic w tym kierunku nawet nie próbuję zrobić, tak? Ale ja nie wiem, o co ci chodzi z tą klatą, bo nawet ja to mówiłam w jakimś innym kontekście, a ty już nie wiem, co sobie myślisz i... Ja sobie lubię pokolorować tak, żeby było dosyć niezręcznie. Ja wiem, zauważyłam, że dlatego uważam na słowa, które dobieram w rozmowie. No wiadomo. A jest tak źle, jak się spodziewałaś?
Nie jest tak źle. Czy się stresuję dalej? Ciut? Może tak? Czym? Masz kwiatki, masz pizzę, masz Monte Snacksa, co najważniejsze, który jest zajebisty. A na nas czeka jeszcze ta łódka, na której jest jedzenie dalsze i picie. No ta, może jest to związane z tym, że dawno z nikim nie wychodziłam, także no. No to będziemy to powtarzać, żebyś się przyzwyczaiła. Tyle, że ja ci mówię, że to spotkanie jest dlatego, że przegrałam przez to, że... A, czyli kolejnego nie chcesz, tak? Bo ty mnie nie rozumiesz. Ja ci od samego początku, odkąd mnie spotkałeś chyba na ulicy kiedyś, z tego co kojarzę, ja ci mówiłam, że jestem służbistką, ja nigdzie nie wychodzę i jest tym ciężko, żebym nawet odpisała na SMS-y, bo potrafię ludziom odpisać... Ostatnio odpisujesz na te SMS-y dosyć regularnie, chciałbym tylko tak delikatnie zaznaczyć. Telefony jesteś w stanie odebrać na służbie, a dzisiaj na niej nie jesteś i ostatnio też nie byłaś grając ze mną w tenisa, więc jednak coś tam się nagina. Bo chciałam z tobą wygrać, tak? Nie wygrałaś. No niestety. Jeszcze buziaka nie, bo... mi lecisz. Czy dalej... ja się stresuję, także... Plus miał być tylko w policzek. To prawda. Dogadaliśmy się na policzek. Tak. Myślałam o tym, żeby też nauczyć się tego serwu, którego ty się nauczyłeś, w sensie odbijania piłki, żeby jeszcze przed tym spotkaniem ustalić taki finalny mecz. No. Plus nie wiem czemu w pierwszym meczu mieliśmy ustalone niby, że jeżeli przegrasz, to wiadomo co. A jednak nie dotrzymałeś słowa. Że się odpierdolę? Starałem się, skoczyłem z 40 piętra, ale przeżyłem. I to było ze względu na przegraną, tak? No przecież odpierdolę się to znaczy... No nie wiem, jakby chyba się nie zrozumieliśmy. No ja nie pamiętam, w sensie nie wiem, co ty tam robiłeś na tym. Ale rozegrane. Co się stało i obwiniał mnie. Wiesz, to też by było niesprawiedliwe, gdybyś niepełnosprawnego pokonała i byś się tutaj podniecała, tak? Że wygrałaś. Nie powiem, kto się podniecał, mając 2-0, tak? No tak, No właśnie. I ja się pytałam, czy jesteś pewien i tak dalej, a ty, że zrobisz wszystko i się trzymałeś przez te 2 rundy i powiem ci, że naprawdę świetnie wyglądałeś, po czym nagle po trzecim sobie przypomniałeś o tym bólu, który no... Dostałem od twojego brata 4 kulki w plecy, jakby to przegrał wtedy nawet bez różyczki czy jakichś innych rzeczy, czy bym to wygrał, to bym chciał to powtórzyć, bo byłoby to co najmniej niesprawiedliwe, że nie byłem w 100% pełny kondycji. Szkoda, że nie powtórzyliśmy tego, że tak powiem, bez tego triku, sztuczki, której się nauczyłeś. Ale... Tak, to by było fair. Możemy już to odpuścić ten temat, proszę. Jasne. Idziemy na łódkę, chodź. No jak tam twoja rehabilitacja w ogóle? Skończyła się. Bo słyszałam, Heiner że... za nią zapłacił. No właśnie, słyszałam, że High Comment miał z... Chyba Lukasa Cardo, no... Coś takiego mówisz, 200 koła chyba, coś takiego było. No, bo to była bardzo ciężka rehabilitacja. A kto ci ją prowadził? Kto pan jest fizjoterapeutą? Bambina. I rzeczywiście regularnie chodziłeś na no te tak. zajęcia. No tak. Wow. A co? Nie wierzysz mi? Nie, znaczy większość osób jest takiego nastawienia, że to jakoś nie pomaga i... Rehabilitacja zawsze pomaga. Zobacz, jeżeli pan piesek wpadnie pod samochód i pan piesek ma problemy z chodzeniem, to pana pieska się nie usypia, tylko się próbuje pomóc, aż się uda. Ja bym nigdy pana pieska nie uśpił. Zawsze bym pana pieska rehabilitował. A ja, można tak powiedzieć, że też wymagałem rehabilitacji. Można było mnie na tym stole już zostawić, żebym jeździł do końca życia na wózku. No można było, ale tutaj lekarze uwierzyli, że można mi pomóc i mi pomogli. Tenis też ci wtedy pomógł, to było wtedy, nie? Tak. Wtedy moja silna wola, moja wola spotkania z tobą była silniejsza od jakiegokolwiek kalectwa. Dobra, wierzę. Niech będzie. Wiadomo. A ty jakiego psa byś chciał? W takim ja? Razie? Kurde, no? Wiesz, mi się podobają największy pies na świecie, jak się nazywa, czekaj. Pamiętam, ale mam na końcu języka. To są takie mastiffy tybetańskie. Takie... Mastiff tybetański jest zajebisty, jest duży. Jest G. Oprócz tego jeszcze... Owczarki niemieckie też są fajne. Kiedyś nawet miałem. Jak się nazywał? I Amstaffy są G. Jak się nazywał? Bo Amstaffy są git, no. Kubuś. Jak? Kibuś. Kibuś? Kibuś. Kibuś? Tak. Kibuś bierzgio. Dobra, mam plan. Słucham. Robimy tak. Słuchasz mnie? No, słucham. Skup się. No. Idziemy na drugie spotkanie. Kiedy? Nie wiem. Jutro, pojutrze. No. Za 2 dni. Ale ja mam...
Naprawdę nie mogę, bo mam służbę. Nie możesz czy nie chcesz? To jest główne pytanie. Nie, po prostu wiem, że związywanie się z kimkolwiek nie miałoby sensu ze względu na to, że po prostu nie byłabym w stanie poświęcać tej osobie w 100% siebie i... Nie, mi wystarczy 10 minut dziennie. Tylko, słuchaj, ja zapominam o tym, żeby spotkać się załóżmy z jakimś, znaczy nie z jakimś, z sędzią. Ale co ja ma sędzia do... Zobacz, no, mi o to, zabiorę cię znowu... Zobacz. Tutaj było dzisiaj fajnie, oglądać by płaszczki, rekiny, delfiny, no. A jutro możemy oglądać jeszcze inne fajne rzeczy i robić różne fajne rzeczy. Czemu chcesz, życie być na służbie? No bo lubię to robić, nie? A co jeszcze lubisz, oprócz bycia na służbie? Lubisz oglądać płaszczki pod wodą i delfiny? No nie powiem, że nie było fajnie, ale chodzi o to, że mi jest jakby... No jak już jestem na służbie, to ciężko mnie z niej ściągnąć i po prostu ze mną związywanie się, czy spędzanie czasu, czy... No jest ciężkie i upierdliwe, także nie chcę, żeby ktoś się w to wpakowywał i się męczył. Chcę się wpakować na własne ryzyko, co ty na to? Nie wiem, naprawdę nie wiem. To się zastanowisz, a ja przyjdę z propozycją spotkania za kilka dni i mi powiesz. Dobrze. No dawaj na łódkę, płyniemy. Dobra. Płynęłaś kiedyś taką łódką? Czekaj. Nie, policyjną. 5 lat temu. Pana, ta łódka trochę się z niej kopci, ale może nie wybuchnie. Spoko, dzisiaj już i tak przeżyłam też to na służbie, także... Wybuch? Tak. Czemu? Nie pytaj. Co się stało? Didi powiedział, że jakaś niedopałka była przy... Aha, czyli najpierw na planował której... zamach na mnie, tak? Kiedy się mieliśmy razem spotkać, a teraz na ciebie. Znaczy, no zmienił generalnie... target, tak zwany. Znaczy... Orka! Orka! Widziałaś orkę? Gdzie? No, nie. Pod nami... Ominęliśmy. Nie widziałam. Dobra. Chciałabym zobaczyć orkę niż na ten... niż tego. Może nie Shreka, tylko rekina. No dzisiaj byliśmy na tym, bo był pościg. Dojechaliśmy do Bagien, tam straciliśmy uciekiniera. Na bagnach? No, kto normalny tutaj... ucieka na bagna? Jakby to bez sensu. Widzisz, są takie osoby. I co, i uciekł wam na tych bagnach? Znaczy wiesz co, bo nasze pojazdy offroadowe nie są aż tak mobilne jak te niektóre offroady, a ten mężczyzna to wjeżdżał, no cały czas praktycznie po offroadzie ten jeździł, po górach i tak dalej, więc i był bardziej mobilny. A to czemu śmigłowca na niego nie wzięliście? Bo to był zwykła k***a, jak wiesz? Ja bym był policjantem, to od razu bym wziął buzarda z rakietami, bym mu z rakiety Znaczy, no logiczne. Wiesz, ja nie chcę mieć przypału od osób wyżej postawionych za takie coś. A to mogą was normalnie ten? Ale bez sensu. No, jakby my na znaczy, no ta, nie będę tutaj zdradzała ten, ale mógłby być przypał, gdybyśmy, no, na zwykły taki ten. Także wolę nie ryzykować i... Był też jedna osoba, także stwierdziłam, że nie ma co aż tak angażować tutaj, no, buzardów i tak dalej. Książę Parkoł. Ja ci mogę to pokazać, nie mogę ci tego pokazać, ale... Buzarda swojego? Nie. Mój kolega Javier wysłał mi właśnie zdjęcie swojego dziecka, który ma pachołek na głowie drogowy i wygląda jak debil. Możesz sobie wyobrazić. Czekaj, a może mogę? O, czekaj. I podpisał go Książę Pachoł. Aha. Widzisz? Jakby... No my to... O, wysłałem ci, zajebiście. Ja to ogólnie się dziećmi opiekuję w wolnym czasie. Co to za zdjęcie? To jest Książę Pachoł. Syn mojego kolegi. Zarąbiste. Fajny, nie? No. A pokazać ci, jak był ostatnio na obozie? No. Normalnie, bo my takie psiapsi jesteśmy z moim ziomem i sobie wysyłamy. Dawaj. Pana to. Nieźle. Nieźle, nie? Na obozie. No. Ja organizowałem, nie chcę się chwalić. Sam na to wpadłeś. Aha. No kurde. Fajnie, na dzisiejsze nasze spotkanie też, więc wiesz. Tak, to już uwierzyłam. Ja jestem tutaj generalnie od organizowania tak zwanych eventów. Twoja firma pewnie. Albo może nie, myślę, nie. Chociaż ale jak będziesz chciał jeszcze gdzieś wyjść, to wiesz, ja bardzo chętnie cię gdzieś zabiorę w jakieś ciekawe miejsce. Dobrze. Na jakąś ciekawą wycieczkę. Byłaś kiedyś w więzieniu? No tak, na studiach. A jako osadzony? Nie. Zresztą można ogarnąć. Wolę nie. Wiadomo. Czy raz tam chyba byłam i była dziwna sytuacja, bo ludzie, którzy byli tam zatrzymani, których wysłaliśmy, w sensie przekazaliśmy DUC, to generalnie wyglądało to jak jakiś Hunger Games, bo byli na poligonie, tam ludzie zaczęli się jakoś ochroniarze między sobą, nie wiem, bo była bardzo dziwna sytuacja, aczkolwiek no. Wyjaśniliśmy to potem tutaj ze służbą więzienną, że po prostu doszło do jakiejś miskomunikacji na radiu i no.
ale no niebezpiecznie troszeczkę było, także wolałabym tam nie pojawiać się. Nie, no wiedzieli, to wiadomo, że czysta patologia. No. Wiedziałeś, że wtedy się da łódko zapisać po tych kanałach? Nie, właśnie. A, widzisz? Takie myki i patenty. A to ten Javier kogoś ma? No, syna. Ostatnio chyba na tym, w sensie nie, że chodzi mi o kobietę. Aha. W związku czy jest, bo ostatnio chyba widziałam go właśnie z tym dzieckiem na tym. Gangsterzy! Ściągnijcie te maski! To ja nawet ja Off Duty nie każę ściągać, chociaż mam takie zboczenie tutaj zawodowe. A ja też mam kilka zboczeń, ale nie akurat takie. A wiadomo. Pewnie się zdziwili w k***wa sobie, mówią, ale nikt tu nie przyjedzie, dawajcie na spotkanie, pohandlujemy ludźmi. A tu my, jednostka specjalna. No, ja nasz kusi, żeby było obserwować tych typów. Wiesz, to co ty zrobisz, to już twoja kwestia. Tak, ja teraz na służbę będę leciała. Tak? No, prosto, że tak. Jak będę się chciał z tobą spotkać, to zrobię coś nielegalnego. Powiem, że masz mało czasu. I chcesz tak ryzykować, żeby, no... Żeby? Żeby zostać wysłanym do więzienia, tak? Wolę przesiedzieć 3 miesiące w więzieniu, żeby cię zobaczyć, niż ryzykować, że już się więcej nie spotkałem. Znaczy, no wiesz, no, tak jak ostatnio na tej drodze się minęliśmy, tak samo możemy się, no... A ja się nie chcę z tobą mijać. To mijanie, wiesz, bez sensu. Zawsze mogę na przesłuchaniu, chcę się napić kawy i pogadamy o jakiejś plantacji. Tak, albo tak samo jak byłam ostatnio po drugiej stronie miasta i... Dostałam info, że muszę się zjawić natychmiast na przesłuchaniówce i pędzę, i żeby tylko usłyszeć, że... Blake, że to ja. Kocham cię. Tak, no wtedy co powiedziałeś, że mnie kochasz. A to ja nigdy nie mówiłem tego poważnie. No wiem. Nie wiem, czy cię kocham. Chyba nie. Okej. Okay. Bo na miłość to trzeba, wiesz... Zasłużyć, ja wiem. Nie zasłużyć. Odczekać. Miłość to musi sama z siebie wyniknąć. Dokładnie. Ta, dałam ci ten kubek szeryfowski. Jakie ty masz plany teraz w ogóle? Ja? Muszę jechać w jedno miejsce, ogarnąć jedną sytuację, bo tam się podobno pali już, jeżeli chodzi o dokumenty. Co się pali? Jakie nie, bo dokumenty? Chłopaki oczywiście, chłopaki zakładają firmę. No. No i oczywiście wniosek napisany na kolanie, jeden z nich ma na imię Adrian Tews. Pytanie, podsłyszeć was gdzieś? Nie, dobrze się bawimy. Chodź tu. Adrian Choose i on napisał jakby podanie na kolanie i nie chcą tego przyjąć, więc ja muszę tam jechać, a z racji, że się w miarę ogarniam w tych biznesach, to ogarnę. Znaczy wiesz, zawsze można jakiegoś tego prokuratora ogarnąć, czy coś, prokurator nie jest doradcą podatkowym, ani nie jest od tego, żeby komuś firmę pomóc wypełnić wniosek. A, myślałam, że chodzi bardziej o dokumenty, ogarnianie dokumentów i tak dalej. Nie. Dobra, to ja mam taką propozycję. Słucham. To czy dasz buziaka, to jest twoja, ten nie musisz tego robić, jeżeli nie chcesz. Tak, tylko że będzie, że nie dotrzymuję słowa albo jak coś takiego. Nie chcesz, to nie. Chcesz, to dajesz, nie chcesz, to nie. A jeżeli powiem, że wolę odczekać? No to stwierdzisz wtedy, że nie chcesz teraz dawać buziaka i nara. Dobra, to wolałabym odczekać. Wiadomo. Jeśli oczywiście to ciebie nie urazi i oczywiście doceniam Kurwa, no nie będę cię zmuszał, no ja ale wiesz jak to jest, nie? Bez sensu. Jak masz potem siedzieć i myśleć, że ale się bo dałam buzi w policzek, to lepiej, żebyś nie, tak nie myślała. No, ale tak czy siak bardzo... Chyba nie zaprzeczyła, że to nie jest... Za fatygę i za to, co zrobiłeś, bo w sumie nikt dla mnie, no... Ja mam nadzieję, że to powtórzymy. No, nie jestem się w stanie tego obiecać, bo wiadomo, tłumaczyłam ci już, jak to wygląda. Wiadomo. Dobra, no to uciekam. Żona. Jasne, uważaj na siebie. Chyba nie udało się. Chcę ratować ludzi przed, no... Dobra, to nara. Do zobaczenia. No nie, ona mi wysłała animacji, a dzwonię do tej Anki, kurde, zobaczy co tam się urodziło. Halo! Halo! Co tam u ciebie? Super. Jedziemy na spotkanie, na grilla. A cię mam podjechać? Boję się ciebie zabrać na jacht tak naprawdę, bo nie wiem, czy nie masz choroby morskiej i czy mi się tam nie pożygasz. Mam trochę. No dobra, to wymyślę coś innego. Dobra, to takie proste pytanie. Proste z górki, bo chyba lepiej być bezpośrednim niż na oko, dasz, nie? No wiadomo. Potrzebujesz jakiejś romantycznej atmosfery, czy dupcymy się na stole w kuchni? Obojętnie, byle ustronnie. Dobra. Magda! Może to Magda odegra, ja jej będę kazał pisać. Będziesz odgrywała RP. Dobra, Pegi 18. Siemaneczko, kupę lat, ziomeczku, nie? Zapędza. O a nie! Zapraszam. Wystawiła mnie. No, dzimy bułeczka, panie bułeczko, jeszcze nie teraz. Zaraz zaczniemy, tak? Zaraz zaczniemy. Oj, ta, proszę. Kim ty k***o jesteś? Zaraz się dowiesz, zapraszam. Kim ty k***o jesteś? Idziemy. Ja
Ole. Ale k***a gówna, ale nie. Pozwoli pan, że z pana rezydencji wyjdziemy przed nimi drzwiami, tak? Wiadomo. Może tylnymi. Chodź tu, chyba idziemy. Jest, mamy randkę, tak? Mamy randkę, wsiadamy. Cześć, małpa. Co ty odjebałaś? Myślisz, że chciałam? Otwieram ci drzwi, wsiadam. No to k***a mamy problem. No mamy problem, mamy problem. Kto to k***a jest? Kto to k***a jest? O, przypominają ci coś wczorajsze, doki. A, to ty jesteś tym k***a idiotą od iJusta, k***a, czy tam k***a, iSpota. Dobrze, no to teraz tak. No. Rozpocznę taki sam sposób jak wy, żeby tutaj k***a dotrzymać formalności naszych. Co poruchał, no to generalnie radzę ci się dwa razy zastanowić, co będziesz do mnie mówił. Jasne, Aikos. I tutaj k***a, żebyś znał swoją pozycję w mieście przede wszystkim. Wiadomo, tak? Aikos, jesteś to największy. Jest wszystkim najważniejszy. I szacunek do drugiego. Tak jest, panie Aikosie, ma pan rację, przepraszam. Jeszcze przyjdzie czas na przeprosiny, ale to spokojnie. Wiadomo. Aikos, ja ci powiem tak, nie? Bo ty jesteś k***a giga zajebisty, żeby dołączyć do kartelu. Ale myślę, że nie tędy droga, żeby wabić mojego dużego penisa na miejsce, a potem nie dawać mi tego, czego ja k***a chcę. No tak szczerze ci powiem, nie? No. Wczoraj tam jakiegoś bandytę wielkiego zgrywałeś, pana tutaj szefa miasta, wyspa z kałachami, stawieni na wieżyczkach. Kostu mi powiedz jedną rzecz, nie? Powiedz mi jedną rzecz tylko. No. Skąd ty wiesz, że ja Ankę chcę dupca? Nie wiem, porwałem parę ludzi, a tak, no niestety tutaj sprawdzałem telefony, że tak powiem, no bo rozpocząłem poszukiwania, tak. A ty nie usuwasz SMS-ów, Anka, tak? Niestety. No nie usunęłam tego akurat. Nie usunęłaś dzisiejszego, to rozumiesz? Jakiego dzisiejszego? O, czytał te dzisiejsze nasze wiadomości. Ale spokojnie, te o grillu, o sardelkach, aha, czyli my finalnie jedziemy się dupcyć, tak? No przecież ja tego nie pisałam, ty nie rozumiesz? Ale ty dzwoniłaś. No bo mi kazał przyłożyć mi klamę do głowy, k***a. Jakiegoś kodu nie mogłaś powiedzieć przez telefon, k***a? Ale mamy jakiś kod? Ketchup, k***a, na przykład? Od razu bym wiedział, że coś nie działa. No jasne, że tak. Dobra, Anka, tak szczerze, nie wiem, czy ty nam jesteś potrzebna. Ty, k***ułeczka, chcesz, żeby z nami jechała, czy sobie puścimy jej towarzystwo? Rosku ją nich wypadala. No, też tak myślę. Dobra, Anka, wysiadka. I grzecznie betoniareczką sobie wracasz w tamtą stronę do Los Santos. A, jak usłyszysz, że ktoś mnie szuka, jakieś helikoptery, to twój koleżka zostanie tutaj zabity. Tak, a ja go, jak już ustaliliśmy, ja chcę tylko porozmawiać. Póki co, jeżeli tutaj zachowa należyty szacunek. Bo to jest najważniejsze. No na razie, Anka, betoniarką do miasta, wiadomo. I bez numerów. Chyba wie, do kogo zadzwonić, krytynka. Generalnie nie wiem, jak teraz mam z tą rozmawiać, czy chce mi się śmiać najzwyczajniej w świecie, no nie, no Ajda, zadzwoniłeś numer stulecia, ja tam leżę na wierzchu, a ty mi klamką podjeżdżasz. Wykorzystałeś mój słaby punkt, czyli moją prostutkę, no. Wiesz, jeszcze nie jebaliście, to są dowcipne, dowcipne. Nie, ale wiesz, gdybym widział, ona mi mówiła, że tam z miasta, gdybym to wiedział, no to lepszą. Mówiła, że ruchasz wszystkie dupy w mieście. Nie, ja nie w ogóle dupy w mieście. Aha, tak mówiła i dlatego ci dała kosza. No widzisz, takie życie, nie? Może taką masz opinię, no ale jak widać, no... Wiadomo, że mam taką opinię. Chyba opinia to jest poprawna w tym momencie. Dobrze, zaraz dojedziemy na miejsce i sobie porozmawiamy. Ja p***a, mogłem z tą Blake siedzieć na tej p***nej łódce. K***a, iJust czy Aikos, jak ty tam masz na nazwisko, no. A powiedz mi, czego ty k***a chcesz? Bo ty się ładujesz, ładujesz się w gips, nie? Ja ci tak powiem, tak tylko, to ci powiem tak szczerze, ładujesz się w gips, zobaczymy jak duży, no nic. Jeżeli chcesz dzisiejsze nasze spotkanie przeżyć, no wiadomo, że chcę, wiadomo. To ty jesteś jasne, panie ja iJust, wiadomo. Warunki, no właśnie. Wiadomo. Więc jeszcze jakiś jeden wybryk o gipsie, czy o czymś, no to k***a, porozmawiamy inaczej. A po drugie, k***a, to dzisiaj zostaniesz tutaj grubo naliczony, ale... A ile lecę? A, trochę. 500? Milion? Dwa? Myślałem, a jeszcze muszę nad tym pomyśleć, tak? Wiadomo. Ja zastanawiałem się nad tym. No, ale jeszcze muszę przemyśleć, co my tam wczoraj... A jeszcze przede wszystkim tutaj musisz mnie nakierować... Ja ci mogę podpowiedzieć jedną rzecz, dobra? Jak nie chcesz, żeby nas znaleźli, bo ona na pewno pojechała do ludzi, żeby mnie szukali. No ja wiem, ja dobrze, jak pojadę, że nas nie znajdą, spoko. To jedź na Cayo Perico, bo tam nikt nie będzie szukał. Tam jest najciemniej pod latarnią. Bo tutaj to zaraz to będzie przeszukane. A podoba mi się twój plan. Znaczy generalnie dobra, jest śmieszny. Bułka, spokojnie, bo jest śmieszny. Moje plany, już twój plan legł w gruzach, że tak powiem, nie? Więc no teraz w grę wchodzi mój plan, a ja tutaj decyduję, więc spokojnie. Spoko, ja ci tylko doradzam. Jak nie chcesz, to luz. Jakby mi to nic nie robi finalnie, nie? Ale jak ci głowę wyląduje na głowie, to żebyś mnie nie krzyczał. Nic się nie martw.
Dobrze, pierwszy pit stop. Muszę zacząć, czy też żadnych GPS, to nie masz, bo taki nie pan, wielki pan bandyta, no to... Aby wyjmij mi kartę, a tylko żebyś mi jej nie zapytał, bo to bez sensu. No, otwieram ci drzwi, wysiadka. Dobra, chodź tu, bo k***a, nie dostąd stał. Dobra, to masz tylko telefon, no No wiadomo. Zabrać ten telefon? Wyjmij z jego kartę, to się nikt k***a, jakby to wtedy nie będzie namierzało, wiadomo, nie? O ile by namierzało jakkolwiek k***a, ale no, wiadomo. Bo ja tej k***a nie oddałem telefonu. Dobra, tu se... Tu sobie go znajdzie, jak coś tej pesku. A ten twój telefon jeszcze sobie wezmę, bo ja z tymi twoimi koleżkami też. Mam nadzieję, że pan Grzechotka zadzwoni również, będzie jakaś ty tutaj. Ja nie konferencja. Mam numeru Grzechotnika w telefonie. No to dobrze. Dobra, zapraszam, jedziemy dalej. A otwieram ci tam gdzieś siadę. Jaki zwrot akcji, p***dolony, to nie mam pytań. A jak nie na Kaja Perico, to pod komendę, to tam też raczej nie będą szukać. Dzięki, Sarat. Dzięki, dzięki. Nie, to wiesz, jakby. Ja widzę, że ty jesteś gangsterem, któremu trzeba czasami pomóc. Dobra, przecież kto cię gdzieś szukał, no wiadomo, że nie. Jesteś, wiadomo, że nie. Ale mam, dobra, wsiadka, otwieram. Dobrze, zacznijmy rozmowę od tego. Wiesz, z kim rozmawiasz, czy nie wiesz? No, z gangsterem wczorajszego molo, który przylądał śmigłowcą na środku ulicy. Dobrze, i czy już zrozumiałeś, że w zły sposób postąpiłeś, w jakiś sposób, chcąc mówić mi, że to jest twój śmigłowiec, czy źle zaparkowałem ze straży miejskiej? Jasne, to był twój śmigłowiec, w 100%. Ustaliliśmy to właśnie. No, to tak, w takim razie się cieszę. Dobrze, przejdźmy do kolejnego. Kolejna nasza rozmowa toczyła się w taki sposób, że zapytaliście, od kogo jestem. Dobrze, więc masz jakieś informacje o iJustie, a ja bym chciał je znać, słucham. Powiedziałem ci wczoraj. To wrzucili go do samochodu, przyjechali na lotnisko i go wieźli do innego miasta, żeby odpracował. Co odpracował? No kuk. No. Przez ciebie nadany, czy przez kogo? Nie, przez chłopaków z miasta. A, to całe miasto wie o jakimś długu nadanym, tak? Jak czy całe miasto... nadali, a ty o nim wiesz, czy chłopacy z miasta, a wszyscy wiedzą, to nie wiem, ale wiem, że jest dług, to jest wywózka, jak nie będzie spłacany i tyle. No dobrze. Jako, dobra, zresztą, wiem, że go posłyszałem ten twój wczorajszy śmiejący się głosiki. Ja nikogo już nie zapytałem. Będzie, już go nie będzie. Dobra, no, ale to jeszcze z czasem się... Nie powiedziałem wczoraj ani razu, że już go nie będzie. No powiedziałeś tak. Nie, powiedziałem, że iJust, czy tam iKos już nie wróci. No. No tak, no bo jest w innym mieście i odpracowuje to. Ale jak odpracowuje, to nie wróci, tak? No to wiesz, pracować dwie bańki to też nie jest tak łatwo. A, no dobrze. No to w takim razie, jak nie wiesz, gdzie on jest, okej, okay, i tak to w końcu się rozwiąże. Nie, do tym teraz rozmawiał. Więc następna sytuacja wygląda następująco, że wiem, że masz coś z tym wspólnego. No wiadomo, jestem winowajcą wszystkiego, co złe w tym mieście. No za takiego co najmniej wczoraj się kreowałeś, nie? A dzisiaj no już tak trochę jajka zmalały, mam wrażenie, no jakiś taki grzecznie się robił. Nie, ja ci powiem tak. Znaczy ja już ci powiedziałem w samochodzie wcześniej, ale krzyczałeś, że mnie odpowiesz, jak ci to powiem drugi raz, więc drugi raz się powtarzać nie będę. No powtórz, nie pamiętam, no ja cię słucham, teraz dopiero cię zacząłem słuchać. Nie. Jakby jeżeli wcześniej powiedziałeś, że jak to powtórzę, to gipsie, to będzie problem. Wzruszająca. No wiadomo. Dobra, w żaden gips nie wpakujesz, obudź się. No wiadomo, że cię nie wpakuję. Tak, wstępy. Powiem ci tak, moje ręce nigdy nie służą do tego, żeby kogoś w gips ładować. Ja jestem od tego z dala. Dobrze. Ja ci powiem tak, jeżeli jest hierarchia w rządzie, masz polityków, okrągły stół, masz partię rządzącą, to ja jestem Jarosław, rozumiesz? W jakiej sytuacji dobra, dobra, dobra. Ja jestem Jarosław. Nie chcę rozumieć, nie chcę. A ty jesteś, pan Lepek. Oła. No nie, widzę, że się nie rozumiemy. Bo ja jestem panem w tym mieście, I masz to sobie zapamiętać, rozumiesz? Jasne. Jak wróci, pracuje, zesra, pan iJust, no to wtedy, w ogóle będziecie mukrowani. Ale w aktualnym momencie tutaj muszę dokonywać za niego swoje obowiązki, więc tą rozmawiam. I w dniu dzisiejszym, za wczorajszy incydent, wisisz 100 tysięcy. Za z***nie mi helikoptera. 500 tysięcy jest to wartość tego helikoptera, na jaką mniej więcej go wyceniam, więc mamy już w sumie 600 tysięcy. Następnie, dodając do tego, że o jakieś historyjki o gipsie, jakieś tutaj rządy, do tego dochodzi 400 tysięcy i mamy już milion, więc wisisz milion. Dużo. Ja nie jestem taki, że tutaj będę... Mogę to ogarnąć na jutro. No, to mi się jak najbardziej podoba. Jutro pieniądze. Tylko generalnie wyjaśnię ci jeszcze sposób przekazania tych pieniędzy. Ponieważ no wiem, że ty tam ze swoimi żołdkami i bułkami możesz się na mnie zaczaić, spróbować zaczaić, ale no nie padnę w waszą pułapkę, ale i tak dla pewności miejsce spotkania nie będzie takie, jak ci się wydaje, nie? Przekażesz grzecznie te pieniądze przed komisariatem Mission Row. Zrozumiano? Wiadomo. Czy zrozumiałeś? Wiadomo. Dawaj, k***wa. No, w takim razie cieszę się, że to zrozumiałeś. Nie machaj tymi witkami, bo ci nie macham. No.
Więc wiesz bańkę. Jutro, godzina. Niech będzie to. Co jutro jest za dzień? Właśnie. O, to jutro. Jutro jestem niestety niedostępny. Jadę tam zaś dostęp pozbierać jagody na Madagaskarze. Więc jutro mnie nie ma. Ale to spokojnie. Dług wzrasta o 200 tysięcy i widzimy się za dwa dni. O, za dwa dni się widzimy. Jak trochę kompotu z Ajżasem nakręciłem, wiesz co, dzik. A, wiadomo. Jagody, mandarynki, coś przywiozę w zamian, ale 1 200 000 widzimy, jaką będzie mieszny roll, nie? Tata. No to w takim razie to wszystko. Rozkujecie. Grzecznie tutaj idziesz. Tu się chyba kładziesz zresztą. Żeby pamiętał, jak wygląda. Każesz odjadę, zrozumiano? Wiadomo. Czwartek, 23:30, komenda Mission Room. Do zobaczenia. Żadnych ruchów, bo cię odjebałem.